Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i zapraszam do spędzenia tygodnia ze mną. Jeden tydzień spędzicie ze mną, jeden pełny tydzień, taki realistyczny tydzień, okej? Okay? Zaczynam tego vloga totalnie z dupy, jest druga w nocy, nie mogę spać i idziemy sprzątać pokój. Zobaczcie ten pokój. Zanim wam pokażę, jak to wygląda, już pokazywałam to na Instagramie, ale zanim wam pokażę tutaj na vlogu, moje wytłumaczenie jest takie, że to jest burdel po przeprowadzce. I know, bitch, I know. Trzeba się za to zabrać, jest druga w nocy i idziemy to sprzątać, bo nie mogę spać. Damn. O matko, za każdym razem jak wchodzę do pokoju, to wygląda gorzej niż w mojej głowie. Bo ja ten pokój ogólnie widzę w swojej głowie przez cały dzień, bo wiem, że muszę go posprzątać, ale już cały czas ulegam. Dobra, w każdym razie szybki montaż jak... Nie zrobię tego wszystkiego dzisiaj, nie ma opcji, ale trochę poukładamy tutaj. Ej, tu jest tyle rzeczy, że ja nie wiem nawet za co się zabrać i najgorsze jest to, że ja nie wiem gdzie to dać, ja nie wiem gdzie to schować, bo ja nie mam chyba dosyć szaf na to wszystko. Ile ja bym dała, żeby być już w drugiej części tego klipu? Dobra, teraz będzie pewnie jakiś szybki montaż ze sprzątania, ale ile ja bym dała, żeby być w tym odcinku już po sprzątaniu? Dobra, update sytuacji, minęło pół godziny, czuję się jak minęło godzinę, nie wiem jak to możliwe, że minęło dopiero pół godziny, a ja w ogóle nie widzę różnicy, w ogóle, może troszeczkę i mam teraz taki mini, nie panic attack, ani breakdown, ale takie chwila zwątpienia w to wszystko. Ale jak nie ja to zrobię, to kto? No muszę to zrobić. W ogóle nie widać efektów mojej pracy. Dobra, lecimy kolejne pół godziny, zobaczymy, czy będzie coś widać. Trzymajcie kciuki, bo się trochę zniechęciłam. Update kolejny. Widać różnicę w końcu, okej? Minęło nie wiem ile, ale tu zrobiło się już pusto, więc to fajnie. Najgorsze jeszcze moim zdaniem przede mną, bo te kartony wszystkie są wypełnione i ja nie wiem gdzie te ciuchy pochować, ale ogarniemy to. W każdym razie zaczynam znajdywać też moje rzeczy z przyszłości, historie jakieś tutaj związane. To na przykład jest szalik mojego pierwszego chłopaka i on był właśnie kibicem Arki Gdyni. I ja do dzisiaj znam cały hymn Arki Gdyni. Patrzcie to. I no, jeździłam na mecze z nim czasami. To jest fun! Dobra, lecimy dalej. Okej, update sytuacji. Będziemy kończyć na dzisiaj. Posprzątałam tą część. Tu jeszcze wszystko zostało, zostawimy, bo boję się bardzo, że jak zostawię tą część, to zabiorę się za to za 2 tygodnie, szczerze. Ale kurde, jest już... Która jest godzina? Jest 3:40, ja muszę iść spać, bo jutro rano mam trening. Pierwszy raz wracam na trening od walki. Idę na siłownię z moją siostrą do Macieja, bo chcemy zrobić dupę, więc nierozsądne... Już i tak nierozsądne jest to, że ja... Jest czwarta, a ja nie śpię, ale dobra, musimy iść spać i ja się za to zabiorę, dam wam słowo, okej? Okay? Dam wam słowo. Daję słowo, że zabiorę się za to w ciągu 3 dni. That's a lot, yo, that's a lot. Bardzo dziękuję też wszystkim osobom, które mi piszą w DM-ach: Lexi, posprzątałaś pokój, posprzątaj pokój. Bo to dużo daje, to wkurza i ja pamiętam o tym pokoju wtedy co pół godziny, jak sprawdzam DM-y. Więc dziękuję wam. Yo, update sytuacji jest 5:31. Więc ja musiałam napisać do Macieja, że odwołuję trening rano, bo nie ma opcji, że ja bym wstała. Nawet jakbym jakimś cudem wstała, to bym zdychała na tym treningu, to by w ogóle nie wyglądało tak, jak miało wyglądać. Więc na trening pójdziemy innym razem. Ja pewnie jutro wstanę dosyć późno i potem spędzicie ze mną dzień. Jutro wychodzę z kuzynkami, więc chyba pójdziecie ze mną. Damn, okay, kolejny update.
naprawdę nic nie czuję się tak dobrze jak poranny prysznic. W sumie to nie jest poranny, bo jest już 15. Jak pamiętacie, ja wczoraj poszłam spać o 7 i wstałam o 13. Okej, do 14 leżałam w łóżku, ale obudziłam się o 13 i dzisiaj mam taki luźny dzień, nie mam nic konkretnego do roboty. Wieczorem idę na spotkanie z moimi kuzynkami i z siostrą, wychodzimy sobie na kolację, więc zrobimy sobie mini get ready with me i pójdziecie ze mną, chociaż nie wiem, czy będę tam dużo nagrywać, bo nie lubię w miejscach publicznych i też chcę, wiecie, skupić się na relacji, a nie na vlog, ale zobaczymy. W każdym razie, jeśli chodzi o plan na dzisiaj, to tak jak mówię, nie mamy za bardzo nic do robienia, więc posprzątamy mieszkanie, bo przez mój wyjazd ja trochę zaniedbałam mieszkanie. Żartuję, nie tylko przez mój wyjazd, ogólnie. Więc dzisiaj się skupimy na mieszkaniu, zaraz zrobimy listę rzeczy, które mam dzisiaj zrobić. Nie wiem czemu, ale taka lista mi pomaga wtedy. Ja jestem ogólnie wzrokowcem i ja, jak wiecie, mam napisane, to o wiele łatwiej mi to wszystko idzie, więc zaraz sobie spiszemy taką listę. A teraz robimy taki full, no nie full, ale robimy taki mini spa day, nie? Typu, ogoliłam się cała, I feel fresh. Olejki, wszystkie kremy posmarowane i teraz jeszcze we włosy muszę i muszę skincare zrobić, więc zrobimy to teraz razem szybko i potem śniadanie i zaczniemy sprzątać. Dziękuję, że dzisiaj spędzacie ze mną ten dzień. Serio, jak oglądacie tego vloga, dziękuję, że oglądacie tego vloga. Naprawdę doceniam. Serio, bardzo doceniam. Okej, okay, let's go. Był, okej, okay, jesteś aktualnie w mojej szafie, w łazience. Ja mam doczepy i ja nie wiem, teraz piszcie osoby, które się znają. Ja nie wiem, czy dbanie o te doczepy typu olejki i takie rzeczy, czy to coś daje, czy te włosy są po prostu już martwe i nie da się z nimi nic zrobić. I odkryłam markę Gizu, nie wiem jak to się czyta, ale te rzeczy, one są z miodem. W każdym razie bardzo lubię te produkty, one świetnie pachną. Testuję je na razie, więc nie wiem, czy one są takie dobre. Nie wiem, czy to daje, w sensie ja na swoje końcówki, ta pipeta jest mega mała, więc po prostu sobie naleję po prostu z butelki, bo mam dużo tych włosów. Ja nie wiem, czy na te martwe włosy to coś da, że ja daję olejek. Ogólnie daję też oczywiście na swoje, nie? Bo ja mam też swoje tutaj, ale nie wiem, dajcie znać, bo ja tu dbam o nie, ale tu gdzieś kończą się moje, więc tutaj damy ekstra. I na końcówki, chociaż tak jak mówię, to nie są moje końcówki, więc ja nie wiem, czy to coś daje. A teraz czas na moją ulubioną rzecz, co ostatnio odkryłam, a mianowicie perfum do włosów. Ja nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje. I to jest właśnie ten Gizu. I on, o matko, jak ja uwielbiam być dziewczyną. Naprawdę, ja tak się cieszę, że się urodziłam jako dziewczyna. Serio, being a girl... Oh my gosh, imagine being a boy. Szampon i odżywka i wszystko i mycie ciała trzy w jednym. Ja ostatnio uwielbiam! Właśnie przykładanie uwagi do takich, nie wiem co się ze mną stało, ale body scrubs, body lotions, body oils, różne takie dodatki, które w ogóle nie są mi potrzebne, a wręcz to jest strata pieniędzy, ale oh, I love being a girl. I to jest parfum do włosów i on tak ładnie pachnie, się czuję jak księżniczka, jak go nakładam i przez pół dnia, bo raczej nie trzyma mi to cały dzień, to jest mi szczera, ale przez pół dnia, oh, gdziekolwiek idę i jak sobie włosy tak ruszę, od razu czuję ten zapach, on jest tak ładny, taki delikatny, taki świeży, taki dziewczyński, naprawdę, nie wiem, co się ze mną dzieje. Jak coś kupiłam też maseczkę z tej marki, ale podobno nie jest dobra, więc będę ją testować, ale trochę się zniechęciłam. Jeśli chodzi o skincare, to ja też mam całą swoją mini rutynę, pokupowałam ostatnio, ale to nie jest tak, że ja po prostu kupuję, co wchodzę do sklepu i kupuję whatever. I do my research, ok? Ja dużo czytam i oglądam na temat tych produktów i widzę znaczącą różnicę w mojej skórze, naprawdę. Ja nigdy nie miałam tak dobrej skóry. W każdym razie nie będę tutaj szczegółowo wchodzić w skincare, bo to w innym odcinku, ale patrzcie, co kupiłam ostatnio. The girl... Widać? The girls that get it, get it. The girls that don't, don't. Chcę wam pokazać moje śniadanie. To jest moje śniadanie z dzieciństwa. Moja ciocia to wymyśliła, w sensie dla mnie. Ja to zawsze uwielbiałam, zawsze jak do niej przychodziłam, to jest zawsze ciocia, baguette. Zaraz wam pokażę co, to jest bardzo proste. Ja nie wiem, czy inni ludzie tak jedzą, w sumie pewnie tak. Chociaż ja się nie spotkałam z tym. Pamiętacie jak na odcinku Teamu X, to był chyba jeden z, w ogóle, to był chyba pierwszy odcinek Teamu X i ja pokazywałam house tour
w ogóle nie wiedziałam, co ja mam tam gadać i ja wchodzę i ja mówię, do toalety wchodzę i mówię this is my keyboard i pamiętam, to wszędzie po internecie latało i część ludzi to lubiło i się śmiało z tego, a część ja pierdzie, mów po polsku, jesteś w Polsce, przestań mieszać języki. Śmiesznie. This is my kuchnia. Będziecie potrzebowali płatki, zwykłe płatki, najlepiej cornflakes. Jogurt, aha, płatki z jogurtem, oh my gosh. Ale proporcja musi być dobrze dobrana, ok? Bo to nie może być tak, że jest za dużo płatków i za mało jogurtu, albo za dużo jogurtu. Więc to też jest sztuka dobrze to zrobić. Let's go. Tak szczerze to robię to na oko. Jak to jest, że ja obudziłam się 2 godziny temu, a jestem zmęczona, jakbym nie wiadomo co robiła? W każdym razie płatki z jogurtem prezentują się tak. Czemu mi się chce spać? Serio, jeśli nie jedliście tego nigdy, nie próbowaliście, you gotta try, serio, spróbujcie. Zeżarte. Idziemy teraz robić nic, dopóki mi się to tak znudzi, że będę chciała sprzątać. Oh my gosh, yo, słuchajcie, położyłam się na chwilę, przeglądałam TikToka, obudziłam się i jest 18. Ja pierniczy, czyli dałam dupy z całym dniem, nic nie zrobiłam, co miałam zrobić, ani nie poszłam na trening. Kurde no, nie mogę chodzić spać o tej 7, ja pierniczę. Sprzątanie przenosimy na jutro, a i mamy godzinę teraz, żeby się wyszykować na tą kolację z dziewczynami, okej? Okay? Mam jeszcze mokre włosy po tym prysznicu. Musimy się szybko szykować. Kurde, nie chcę cały dzisiejszy dzień spędzić z wami w kiblu, ale tak wygląda mój dzień, ja pierniczę. Dobra, chciałam nagrać trochę Get Ready With Me, ale mamy bardzo mało czasu. Ja za pół godziny muszę wychodzić z chaty, być cała ubrana, wymalowana. Włosy mam jeszcze mokre, więc innym razem, a ja teraz sobie puszczę jakąś muzykę i malujemy się. Patrzcie, moje kosmetyki. Uwielbiam kosmetyki. Dobra, let's go. Ej, ja normalnie się ekscytuję, że ja mogę się pomalować. Słuchajcie, jak teraz byłam na tych wakacjach, tam się w ogóle nie malowałam, bo byłam za gorąco. A teraz jak wróciłam parę dni, ile już jestem, 3 dni, to też nic się nie malowałam. I ogólnie już prawie 2 tygodnie chyba nie robiłam taki glam. Nie mogę się doczekać, ja pierniczę, uwielbiam się malować. Dobra, kto by pomyślał, ja pierniczę, ja kiedyś nienawidziłam się malować. Nakładam sobie bazę, żeby mi się ten makijaż fajnie trzymał. Pamiętacie, żeby baza była taka klejąca trochę, żeby ten makijaż miał do czego właśnie się, ten podkład, żeby miał się do czego przykleić. Ja używam ten z Milk. Puszczam muzę i lecę! Yo, chwila prawdy, bo ja teraz jestem o chyba 3 odcienie ciemniejsza. To jest mój podkład i on chyba będzie za jasny. Widzicie jaka jestem ciemna? Dobra, mam podkład. Proszę, dobra, czekajcie, blendujemy. Okej, okay, powinno być okej, okay. Ja jeszcze fajny dobra, w kamerze to nie wygląda okej. Okay. To nie jest mój odcień, ale spróbujemy to odratować. To jest contour stick od Milka. Trochę sobie ściemnimy mury. Ej, ja się tak cieszę, że ja mam swoje kuzynki, naprawdę, i moją siostrę. Ja pierniczę, ja nie wiem, co ja bym bez nich zrobiła, ja je kocham, ja je tak kocham. O, tak się cieszę, że one są ze mną tutaj w Warszawie i że ja mam rodzinę, naprawdę, ja pierniczę. Mam rodzinę, z którą mam dobry kontakt. Życzę tego każdemu, naprawdę. A wiem, że często jest ciężko, uwierzcie mi, u nas w rodzinie nie zawsze było kolorowo. I do dzisiaj w niektórych częściach mojej rodziny nie jest kolorowo. Testujemy teraz, kupiłam ostatnio też świetlacz z Rare Beauty, nałożyłam sobie na rękę, on jest taki różowawy odcień ma i zobaczymy jak on będzie wyglądał. Okay. Mi zależy na takim naturalnym rozświetleniu. Dobra, tutaj mam siniaka, bo byłam ostatnio na wilżeniu pod oczami i pani mi zastrzyki robiła, więc i z tej strony mam tutaj rozświetlacz, nie wiem, trzeba zobaczyć w świetle dziennym, na razie wygląda tak
idziemy się ubierać. Jest 33, a o 19 mam być w restauracji, więc we gotta go. Besties, mam ochotę na spodniczkę i znalazłam taką z Zary. Ona ma, wiecie, że niby, to wiecie, ten poszewki, czy jak to się nazywa. W każdym razie teraz, ale trzeba ją szybko o, dziwnie wygląda, jak tutaj widzę swoją dupę z tyłu. I mam ochotę na kozaki? Nie wiem czemu. Okej, myślałam nad tym topem, oczywiście pod koszulkę, pod tym, on jest taki, wiecie, przezroczysty, ale jak ja ubiorę białe, taki biały, do takiej spodniczki, to ja będę wyglądać jak ja bym na apel szła, nie? Pamiętacie apel? U nas zawsze trzeba było ubierać się czarno-biało i właśnie that would be the fit. Mam traumę przed ubieraniem właśnie czarne, białe outfity, takie trochę eleganckie, bo od razu się czuję, jakbym szła na rozpoczęcie roku szkolnego. Okej, ja nie wiem za kogo ja się mam i dlaczego ja się tak ubieram, ale znalazłam taki top. Tylko że ja jestem w Polsce, a nie w Meksyku, żeby się tak ubierać, nie? W ogóle za dużo tu chyba się dzieje, nie? To chyba w ogóle nie pasuje do tego. Kurde, nie wiem co ubrać. Update sytuacji, znalazłam taki top. Ja nie wiem, czy chyba się tak ubieram. Spódniczki trzeba zmienić, bo teraz ja wyglądam jakbym... Ogólnie góra wygląda jakbym szła do biurowca, oczywiście gdyby była bardziej zabudowana. Ale ma taki vibe i dół też, więc nie możemy, tak? Więc kurde, ale lubię tą spódniczkę. Jo, okej, znalazłam jeszcze taką spódniczkę, ale teraz wygląda jak mała żdirowata uczennica. Nie wiem, może mi trochę odwaliło po tym Meksyku i ubieram się za bardzo taka roznegliżowana. Jesteśmy w Polsce. Czy ja idę na randkę? What the fuck, czemu ja się tak stroję? Boję się, że moje kuzynki i Tina będą się śmiać ze mnie. Co ty brałaś? Za kogo ty się masz? Okej, kolejny update sytuacji. Znalazłam... W kamerze to wygląda o wiele gorzej niż na żywo, przysięgam, obiecuję wam. Ubrałam też takie buty, ale te buty chyba musimy zmienić, bo one wyglądają jak gumacze. Nie wiem czemu, a góra chyba zostajemy tak. Ja wiem, że wy krzyczycie teraz przez ekran. Ja was znam, ja wiem, że wam się to nie podoba. Oh my gosh, dobra, znalazłam jeszcze takie kowbojki. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego ja mam kowbojki w swojej szafie, ale znalazłam i proszę nie krzyczcie. Nie ubieram ich. This is too much. Znalazłam teraz takie buty, ale te mi się nie podobają już w ogóle. Te w ogóle mi się wydaje, że nie, totalnie nie pasują. Sorry za stratę czasu. Znalazłam swoje buty z Diora i chyba pójdę w nich, bo one na żywo to lepiej wygląda. Proszę, wierzcie mi na słowo. Problem jest taki, że one są obrzygane przez kota. Więc muszę je iść wyczyścić szybko. Dalej jak żdirowata uczennica. W ogóle ja nie wiem czemu. Co jeśli moje kuzynki, w ogóle dress code nie jest ubierz się nadzwyczajnie. Co jeśli po prostu miałam. Nie no, jest sobota, wychodzimy, zrobiłyśmy rezerwację. A co jeśli to jest classy restauracja taka, a nie slutty teenager. Raz się żyje, najwyżej będą się ze mnie śmiać. Slutty studentka here. I upnę trochę włosy, żeby dodać trochę chociaż elegancji temu outfitowi. Anyway, kupiłam ostatnio ten perfum na lotnisku i on mi się trzyma chyba pół godziny. Kurde, ja już muszę jechać, ja pierniczę, a ja nie jestem zdecydowana co do tego outfitu. Ja jestem w Polsce, matko, nie. Ariana Grande! Ja pierniczę, jest 18:58. Czyli ja się spóźnię, czyli zrobię wejście. Wiecie, czyli wszyscy siedzą przy stole, one wszystkie siedzą przy stole i ja wchodzę w tym outficie. Na 100% będę roastowana. Benia napisała, we are super late, że będą bardzo spóźnione. Ja piszę, I'm leaving the house, so kinda same. Czyli o matko, żeby nam rezerwację nie ten. Dobra, lecimy do jakiejś włoskiej knajpy, zamawiam Ubera. W ogóle ja dzisiaj będę pić alkohol. Bardzo rzadko piję, bardzo, serio, praktycznie nigdy. Na cały rok może dwa razy. I dopiero teraz jak opuściłam ściany mojego mieszkania, poczułam się teraz, że oh shit, ten outfit nie pasuje do sytuacji, ani do okoliczności. Czuję się jak żdirowata uczennica, naprawdę. Teraz naprawdę to poczułam. Teraz się wstydzę. Dobra, Uber już stoi. Jest mi normalnie wstyd przed Uberem. Nie, ja idę się przebrać. Nie, jednak nie mogę. Oh my gosh, I feel so stupid, so ugly. Dzięki Bogu, że nie wyszłam jeszcze z mieszkania. Przed chwilą mijałam ludzi, w sensie widziałam za szyby ludzi w kurtkach, a ja... No, bitch, oh my gosh! Jo, chce mi się płakać. Szybko założyłam te spodnie, Uber cały czas na mnie czeka i wyglądam teraz jakbym o 13 szła na koncert rockowy, a o 15 na spotkanie biznesowe. Nic do siebie nie pasuje, jeszcze te kolczyki z dupy, ja pierniczę, zastanawiam się, czy szybko, ale ja...
Założyłam dżinsy. Dobra, szybko, musimy iść, szybko, szybko. Ja szukam tej restauracji, ja jestem pierwsza. Ogólnie za 4 minuty kończy się nasza... Dobra, znalazłam. Jest tam pełno ludzi, więc ja muszę schować kamerę. Jestem pierwsza, one wszystkie są spóźnione, ale mam 3 minuty jeszcze na rezerwację, więc muszę iść szybko, pa. Ej, dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, jest Heja, jest Nika i... To nie jest restauracja, to jest bardziej bar. Pamiętacie, że ja dzisiaj nic nie mam oprócz te płatki z wami, więc ja jakbym kupiła jednego shota, I'm out. Więc ja muszę najpierw coś zjeść, chociaż wtedy bym musiała mniej wypić. Ja nie chcę się dzisiaj schylać do mnie przytomności, chcę tak, wiecie, fajnie się wstawić, żeby było śmiesznie, ale no na razie jakbym cokolwiek wypiła, I'm out. Zamówiłam coś takiego, to są małe bruschetty, ale nie wiem, czy to jest dobre żarcie przed piciem alkoholu, bo przed alkoholem powinno się pić, jeść puste rzeczy, żeby nie mieć kasa i jak najlepiej trzymać na nogi, to jest po prostu chlebek. Testujemy. To nie jest dobre. Trochę takie za fancy dla mnie, za dużo przecudawiane. Ja lubię prosto. Próbujemy teraz z pomidorkami. Czemu to jest słodkie? To jest słodkie. Tinka przyszła. Dobra, słuchajcie, myśmy zrobili rezerwację innej restauracji, ale na za, I think an hour and a half, nie? Za półtorej godziny idziemy do innej restauracji. Bardzo dobre jedzenie tam mają i bardzo dobry drink. Idziemy do tapas, czyli takiej, to jest chyba hiszpańska restauracja, byłyśmy tam kiedyś, bardzo dobre żarcie i dobre drinki. Mam nadzieję, że się napiję. O, i tam są bardzo dobre nuggetsy z frytkami, ja pierniczę, dobra, idziemy żreć i pić. Witam kochani, to dalej Aleksi, nie wiem czy mnie słuchacie, to jest trochę głośno, ale jak na razie wypiłam jednego pseudo drinka, tam chyba w ogóle nie było alkoholu. W każdym razie jesteśmy w tej nowej restauracji, zobaczcie jak tu wygląda. Okej, okay, otwórz. Mój kuzynek i Tiny nie mają. Oh my god! Wow, what the heck? Bathroom freaks! Ja i Nika siedziałyśmy przy stole. One poszły do toalety. Nie było ich chyba 20 minut i patrzcie, co one tutaj robiły. TikTokers now! This is... Oh my gosh! Słuchajcie, ja jestem już w domu. Ja nie mam żadnego pojęcia, która godzina jest, naprawdę. Mogłaby być druga w nocy, mogłaby być 11. Nie wiem. W każdym razie odprowadziłam moje kuzynki i moją siostrę do klubu tutaj w Warszawie. One pierwszy raz do tego klubu idą, one już długo chciały tam iść. Ja z nimi nie poszłam, bo ja nie chodzę do klubów z pewnych przyczyn. W każdym razie, tak sobie wracałam Uberem i sobie myślałam, wow, ja kocham! Ja nie wierzę, jakie ja mam życie i co mi się przydarza i jak... Okej, ja będę brzmiała teraz jak
spita kobieta w łazience, w klubie, ale w kiblu. Ale bardzo, bardzo, bardzo was kocham, widzowie. Naprawdę bardzo was kocham. Serio, to chciałabym wam oddać jakoś to, bo ja widzę, jak bardzo wy mnie wspieracie. Ja wiem, jak bardzo... Serio, ktokolwiek ty oglądasz ten odcinek, dziękuję. Mega ci dziękuję, naprawdę. Bardzo dziękuję. Oczywiście moje życie nie jest idealne, żeby to tak też nie wyglądało, bo ja wam nie mówię też o wszystkim, ale ogólnie chciałabym, żebyście wszyscy mieli fajnie, naprawdę. Okej, gadam jak spita laska. W każdym razie, love you. Jestem bardzo wdzięczna za was, naprawdę. A jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, uważam, że był udany, bo upiłam się, ale nie tak, wiecie, te czasy są za mną. Te czasy były w Teamie X. Exactly, Diego, dobrze, że ciebie tam nie było. Teraz już umiem pić z umiarem. Ja ogólnie nie lubię pić alkoholu, serio, bardzo nie lubię pić alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu, nienawidzę kaca, nienawidzę czasami rzeczy, które mówi się po tym alkoholu. Alkohol ogólnie, ale jak się parę drinków wypije właśnie z fajnym gronem, dzisiaj z rodziną, w sumie ja tylko z rodziną piję i to też właśnie dwa razy w roku. W każdym razie, no dzisiaj było fajnie. Mam nadzieję, że one tam bezpiecznie trafią do domu, będę do nich zaraz. Good morning, y'all. Znowu poszłam spać o 5 i wstałam o 14, czyli pół dnia znowu mamy w plecy. W każdym razie plan na dzisiejszy dzień, dzięki Bogu ja jestem skacowana. Plan na dzisiaj jest, oczywiście wieczorem pójdziemy sobie na mszę, dzisiaj jest niedziela. O 16, czyli za około godziny mam spotkanie z pewnym twórcą muzycznym, raperem. Nie wiem, co on chce ode mnie, ale mówi, że chce pogadać o jakimś biznesie, więc idziemy zobaczyć, co on chce. Niestety nie będę mogła pokazać wam, kto to jest, ani czemu ja tam idę. Może po spotkaniu powiem wam, o co chodziło. Spytam się go, czy mogę powiedzieć. W każdym razie to jest zaraz, za godzinę, a po tym moja kuzynka mnie poprosiła, Benia, ta wczoraj, co była też z nami, bo ona nagrywa coś tam do szkoły, ona studiuje i ona potrzebuje nagrać jakiegoś TikToka o trendach w Polsce i ja mam się ubrać trendowo i ona ogólnie miała nagrywać obce osoby po prostu na ulicy, ale ona mówi, że nikogo nie znalazła i żebym po prostu też przyszła, żeby ten materiał urozmaicić jakoś bardziej, więc trzeba się ubrać dzisiaj trendy. Presja, bo Benia jest taką, wiecie, fashionistą, a ja mam większe rzeczy pochowane w tych pudłach, więc musimy znowu coś wyszukać z tych rzeczy, które mam. Dobra, anyway, let's go! Wow, Diego! So cute! So, dawaj łapę! So cute! Trzeba ogarnąć trochę chaty. Nie będziemy sprzątać, bo jest niedziela, ale ogarnąć trochę. Kurde, dobra, ubieramy się dzisiaj znowu i tak jak mówiłam, ja mam iść zaraz pomóc mojej kuzynce nagrać TikToka trendy w Polsce, ale przed tym idziemy na to spotkanie z tym raperem i ja nie chcę się ubrać, jakbym się starała. Wiecie, o jenę, ale ona przemyślała ten outfit, ale ona się starała, ale ona kombinowała na to spotkanie z tym raperem. Ja nie chcę, żeby to wyglądało. To będzie dziwnie po prostu wyglądać, bo to ma być casualowe spotkanie, a nagle ja przyjdę tutaj odwalona, tu jakieś... No! Ale z drugiej strony chcę też na tym TikToku fajnie wyglądać, żeby jej pomóc, więc nie wiem, musimy jakoś pomiędzy znaleźć outfit, żeby nie było zbyt przemyślane, zanalizowane. O, starałam się za bardzo! Czy one mówią cokolwiek o fashion w Polsce? Not really. Co ja mam ubrać na górę? Bo ja bym ogólnie ubrała jakiś luźny... coś takiego. To jest moja koszulka z wczoraj, but who cares? Ja bym ubrała do tych spodni właśnie jasną koszulkę, taką oversize'ową i ją teraz wystylizowałam, muszę zmienić biżuterię i w ogóle. Ale honestly, I would go like this, tylko nie wiem, kurde, Benia, pewnie jej chodziło o coś. No ale o co jej chodziło? Ja nie wiem, serio, jaki jest fashion trend w Polsce teraz? Dobra, proszę państwa, chyba mamy outfit. Okej, znając was, wam się nie będzie podobać, wam się nigdy nic nie podoba, ale this is what we're going with. Ale ubrałam te buty, one są chyba... Tak mi się kojarzą z trendy. Te spodnie nie wiem, co mam do czynienia z trendami, oprócz tego, że są nie rurkami. Kurtka jest w miarę maczująca. Czekajcie, pokażę. Bla, bla, bla. Ja nie umiem nagrywać takich rzeczy. Dobra, czekajcie, postawię was. Okej, wychodzę. I jeśli wy myślicie, że to jest normalne dla mnie, że ja wychodzę i się spotykam z jakimiś raperami czy coś, it's not. Ja tak nie robię, więc trochę dziwnie się czuję i trochę się stresuję. Trzymajcie kciuki, żeby nie było niezręcznie. It's
me again. To ja, Lexi, nie wiem, czy mi pamiętacie. Wyszłam właśnie z mszy, byłam na mszy. Jeśli chodzi o to spotkanie z tym rowerem, to spotkanie trwało 2,5 godziny. 2,5 godziny siedzieliśmy, gadaliśmy. I od razu potem przyleciałam na mszę, ledwo zdążyłam, ale zdążyłam. I teraz co, jeśli chodzi o to spotkanie, to co ja mogę powiedzieć? Rozmawialiśmy o pewnej formie współpracy, w sensie coś on chciałby ze mną zrobić i ja biorę to pod uwagę. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczycie w przyszłości. Ale jest to, myślę, że spoko. Spoko propozycja. Więc ciekawe, czy to wyjdzie, czy nie. Zobaczymy. W każdym razie, dobra, ja czekam teraz na Ubera i jadę do domu. Zimno mi jest! Zamówiłam sobie żarcie. Pierwszy raz coś takiego jem, a mianowicie jakiś kurczak w jakimś sosie słodko-kwaśnym. To brzmi jak przeciętne danie, które w sumie codziennie jem. Nie, to jest jakiś koreański kurczak, nie wiem co to jest, ale jest dobre. Jem to z ryżem i frytkami. Mhm. Yes! Wiem, że nie powinno się jeść z pełną buzią, ale... Kochani, moje kochane babies, I love you guys. Będę musiała kończyć tego vloga. Chciałam nagrywać, że spędzacie ze mną cały tydzień, ale nagrywałam przez sam weekend i mam tyle materiału, że mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie półgodzinny. W każdym razie będziemy tutaj już kończyć tego vloga. Dajcie znać, szczerze dajcie znać, czy podoba wam się taki rodzaj kontentu, taki styl, że po prostu spędzacie ze mną czas. Bo zastanawiałam się, mi się podobało, w sensie fajnie mi się spędzało z wami czas, więc dajcie znać. Czy wam też. Będę teraz sprzątała mieszkanie, ogarniała i wezmę sobie, żeby nie iść spać o 5, wezmę sobie, czekajcie, wezmę sobie ten sleeper od Dane. To jest na spanie, to pomaga spać i kiedyś to mi bardzo pomagało, więc zapomniałam, że to mam, więc wezmę to, mam nadzieję, że pójdę spać o normalnej godzinie, bo jutro muszę wstać o 11 na trening. Ja się z wami żegnam, dziękuję, że byliście. I love you guys so much. Bye! Serio, I love you. I really do.